trudne zadania zniknęły gdzieś. Niech moje myśli rozwiążą je trudne zadania. Cześć, z tej strony Artur. Dzisiaj kolejna część cyklu Rozszerzony Maraton na maturę rozszerzoną. Do waszej matury rozszerzonej zostały już 2 dni. Dzisiaj mam dla was jeszcze jedno zadanie z Planimetrii, również z Discorda i również z informatora maturalnego. Także zapraszam na zadanie za 6 punktów. A po co mi ta matma? Oczywiście ci, którzy zdają maturę w tym roku, niech napiszą hashtag w komentarzu. Matura za 2 dni. Zarówno ja, jak i algorytm będziemy wdzięczni. I zapraszam na Discord. W pewien okrąg wpisano czworokąt ABCD, taki, że AB jest równe 10, okej, jest na rysunku, CD jest równe 6 oraz BC równa się BD. Dobra, tego chyba nam już nie zaznaczyli na rysunku. BC ma być równe BD, czyli ta długość tutaj, no wrzućmy sobie, że to jest jakiś X, jest taka sama jak długość tutaj, wrzućmy również sobie X. O, styczna do wykresu okręgu w punkcie C tworzy z bokiem CD 30 stopni. Zobacz rysunek. No dobra, to chyba wszystko już mamy. No tutaj już widać, że jest jakiś trójkąt równoramienny. A oblicz pole czworokąta ABCD. Okej, to dobre zadanko chyba się zapowiada. Jak macie coś z okręgiem i jakąś styczną i takie jakieś zabawy, to na pewno wypadałoby dorysować środek tego naszego okręgu. On będzie jakoś mniej więcej w tym miejscu. Nazwijmy sobie, że tutaj mamy jakieś S. No i dorysujmy sobie jeszcze promienie. No promienie, żeby się rzucić całe w oczy, czyli tak, tu mamy jakiś promień. Nazwijmy sobie to jako duże R. Tu mamy jakiś promień. Tu mamy promień, no teoretycznie tu też mamy. No dobra, narysuję. No zobaczymy, czy wszystkie promienie nam się przydadzą. Natomiast na pewno lepiej więcej narysować niż mniej. No dobra, pole czworokąta tego całego ABCD, czyli tego całego, tak? To nie jest żaden trapez ani nic takiego. Raczej nic z tą stronę tutaj nie uderzymy. Natomiast na pewno bylibyśmy w stanie tutaj już jakieś kąty opanować z tego, co tak patrzę. No ale dobra, to na spokojnie się zastanówmy. I co, ja chyba ten promień to wyrzucę póki co, bo tak mi się coś wydaje, że to niekoniecznie będzie potrzebne, chociaż może, nie, no może chociaż będzie w sumie. No dobra, zaraz ogarniemy. Zostawmy ten promień, niech będzie. Na pewno ten kąt tutaj 30 stopni, no to wiemy na pewno, że ta styczna, czyli odtąd dotąd jest 90 stopni, tak, bo ta styczna z tym promieniem na pewno tworzy kąt prosty. Okej, czyli tu jest kąt prosty, a jeżeli tu jest kąt prosty, to ten kąt tutaj, no to jest 90 minus 30, czyli tu jest 60 stopni. Aha, a jak tu jest 60, to ten trójkąt jest równoramienny, no to tu też jest 60, a jeżeli tu jest 60, to tu jest 60, czyli ten trójkąt ogólnie jest równoboczny, czyli R jest równe 6, bo to też musi być R w takim razie. Dobrze, to już możemy gdzieś sobie zapisać, że R jest równe 6, czyli mamy już promień okręgu opisanego. No dobra, co dalej byśmy mogli tutaj zrobić? No pole czworokąta, na którym jest opisany okrąg, no nie ma jakichś takich gotowców na to. Gdyby to był okrąg wpisany, to by można było sobie to jakoś uprościć, natomiast możemy zawsze pomyśleć o polu czworokąta jako o polu dwóch trójkątów, na których jest opisany okrąg. Ja bym to w tą stronę uderzył, bo mamy wzór, który łączy nam długości boków trójkątów, tak? I pole i promień okręgu opisanego, tak? Mam na myśli znowu ten wzór na pole trójkąta, że pole trójkąta to jest A razy B razy C przez 4R. Macie to w karcie wzorów, natomiast no to by była rzecz, w którą bym tutaj szedł. Bo promień już mamy, tak? Promień już mamy, czyli teraz jest kwestia po prostu ogarnięcia tak naprawdę ogarnięcia boków w tym naszym trójkącie albo w dwóch trójkątach. No można by tutaj pomyśleć w ten sposób, że tu mamy trójkąt ADB i mamy trójkąt ten DCB. Jak policzymy pola tych dwóch trójkątów, to będziemy mieli pole całego czworokąta, nie? Dobra, zaraz, zanim będziemy to liczyć, to się zastanowię, czy jesteśmy w stanie to łatwo policzyć. No moment, no bo tak. Jeżeli tu jest 60 stopni, tu, ten kąt to jest kąt środkowy oparty na tym łuku, no to na tym łuku jest oparty ten kąt wpisany, to on jest 2 razy mniejszy, no to super, czyli wiemy, że tu jest 30 stopni. No to tu mamy kąt, tu mamy bok, a te dwa boki są takie same. To stwierdzenia kosinusów na przykład można by bez problemu policzyć x-a, czyli tą długość CB, jak i DB.
No i wtedy mamy wszystkie boki w tym trójkącie i pole bez problemu policzymy. Tu nawet pole to będzie można z kąta zrobić, tak? Że to jest jedna druga x kwadrat razy sinus 30 stopni. No to tylko dobra, to załóżmy już będzie x, czyli wiemy, że x-a mamy jak policzyć. Najpierw plan działania, czyli x-a mamy, czyli pole tego trójkąta mamy. To już nie jest problem, najwyżej zaraz będziemy wykonywać to. I zostaje nam ten trójkąt do opanowania i w nim co mamy? No mamy już x-a, mamy 10, czyli mamy dwie informacje, brakuje nam trzeciej. Albo nam brakuje trzeciego boku, albo jakiegokolwiek kąta. Jakiegokolwiek kąta, no dobrze. No myślę, że to bardziej w kąt byśmy uderzyli, niestety. No to tak, zanim będziemy liczyć to wszystko, o czym mówiłem, to się zastanówmy nad tym trójkątem, bo jak tu będzie problem, no to nie ma sensu nasz plan w ogóle do końca. No dobra, jakiś kąt, czy my tu jesteśmy w stanie jeszcze jakoś kąty opanować? Dodatkowo. No dobra, na pewno bylibyśmy w stanie policzyć, ile ma ten kąt. No bo ten trójkąt jest równoramienny, tu ma 30, no to 180 minus 30 to mamy 150, czyli po 75 to jest 60, czyli tu po 15 stopni mi wychodzi, ale ten będziemy mieli cały 75, a wiemy, że jeżeli w czworokącie jest opisany, na czworokącie jest opisany okrąg, to ten kąt, kąty naprzeciwko siebie dają 180 stopni. Czyli jak tu jest 75, to tu będzie musiało być 105. Okej, tylko to trochę nie ten kąt, bo mamy wtedy to i to. To trzeba by się tu jeszcze pobawić z kątami jakoś. Na przykład twierdzenie sinusów, tak? Że x do sinusa 105 to jest 10 do sinusa. No dobra, ale ogólnie wygląda obiecująco. Więc zróbmy to. Wydaje mi się, że tutaj się wygrzebiemy z tego jakoś, więc jak najbardziej myślę, że plan dobry. Działamy. Czyli teraz tak, co mówiliśmy? X-a chcemy policzyć. X-a możemy policzyć tutaj bez problemu z stwierdzenia kosinusów, tak? Czyli zapiszmy sobie twierdzenie kosinusów i sobie zapiszemy, że 6 do kwadratu to jest x kwadrat, dodać x kwadrat, minus 2 razy x kwadrat, razy kosinus 30 stopni. A kosinus 30 stopni oczywiście wszyscy wiedzą, bez tabelki, że to jest pierwiastek z 3 przez 2. Nie, no na rozszerzeniu by wypadało, wam powiem, nie? Okej, no to tu już widać, że to się skróci. Co my tu dostaniemy? Dostaniemy tutaj tak, 36 równa się, tu będzie 2x kwadrat minus pierwiastek z 3 x kwadrat. Takie se bym powiedział. No to x kwadrat wyciągniemy przed nawias, zamienię to stronami, to równanie, czyli będzie w nawiasie 2 minus pierwiastek z 3 równa się 36, czyli ogólnie nasz x kwadrat to będzie 36 przez 2 minus pierwiastek z 3. No dobra, pierwiastek z tego średnio to będzie wychodzić. Dobra, to zostawimy to w spokoju póki co. Nie będziemy tego pierwiastkować, może sam x kwadrat nam się tu przyda. Pomyślimy. Dobra, no to w każdym razie możemy już policzyć na pewno bez problemu pole trójkąta DCB. Pole trójkąta DCB to będzie 1 druga x razy x, czyli x kwadrat, razy sinus 30 stopni. Czyli tu będzie równa się 1 druga, no x kwadrat mamy ładnie, 36 przez 2 minus pierwiastek z 3, razy sinus 30 stopni to jest 1 druga, czyli tu mamy 1 czwartą, to tak naprawdę to i to się skróci do 9, czyli tu ogólnie dostaniemy 9 przez 2 minus pierwiastek z 3. No niewymierność w mianowniku, ale to zostawimy na koniec. Zobaczymy co dalej. W każdym razie mamy nasz pierwszy trójkąt, tak? Ten trójkąt mamy już policzony. Okej. I teraz plan się trochę popsuł, bo ten x taki brzydki strasznie. To może jednak byśmy tutaj zastosowali nie twierdzenie sinusów, tylko może jednak twierdzenie kosinusów też? Średnio mi się podoba, to średnio wam powiem. No dobra. Dobra, no teraz zajmijmy się tymi kątami. Czyli tak, powiedzieliśmy sobie, że tu niech będzie kąt alfa i tu też będzie wtedy kąt alfa, tak? To możemy napisać, że dwie alfy plus 120 stopni plus 30 stopni musi dać nam 180 stopni. O, no to dwie alfy muszą nam dać 30 stopni, czyli alfa to będzie 15 stopni. Czyli tu mamy 15 stopni, tu mamy po 15 stopni. No dobrze. No teraz dalej możemy napisać, że no już żeby tych alf, bet i tak dalej, bo tutaj się już na rysunku mi trochę nie zmieści, czyli możemy napisać, że ten kąt, czyli to będzie kąt DCB, miara kąta tego, plus miara kąta tego tutaj, czyli to będzie miara kąta DAB, musi dać nam 180 stopni. Natomiast już wiemy, że nasz kąt DCB, ten kąt tutaj, to będzie 60 dodać 15, czyli to będzie 75 stopni. Z tego wynika, że nasza miara kąta DAB, no to będzie 180 minus 75, czyli 105 stopni. Dobra, czyli wiemy już, że tutaj jest 105
5 stopni. Okej. Okay. No dobra, co dalej? Bo chyba to trzeba będzie się pobawić, bo stopień stopni to nie jest nic ładnego, natomiast no jak kosinus albo sinus jakikolwiek tego kąta byśmy chcieli. No moment, a czy my możemy jakoś inaczej to zrobić? No to jakieś twierdzenie sinusów też można byłoby machnąć w sumie w teorii, no bo zauważcie, że ten okrąg jest na obu opisany, na obu trójkątach jest opisany. Twierdzenie sinusów, czy twierdzenie sinusów by nam tu pomogło? Twierdzenie sinusów to trochę nie te kąty, bo w sumie ja bym chciał najchętniej to ten tutaj kąt, ewentualnie. No dobra, to nie ma co chyba tutaj się załamywać, tylko trzeba to po prostu spróbować policzyć. Dobra, ja bym chciał jakoś tutaj dorwać, najchętniej bym chciał dorwać, no ten kąt, między x a 10, tak? Ale my nie jesteśmy w stanie tutaj go złapać, bo nie mamy boku naprzeciwko, więc może najpierw byśmy złapali sobie sinusa tego kąta, czy ja tu używam jakiś alf. Tak, nazwijmy sobie, że to jest kąt beta. No i żeby tą betę ogarnąć, no to tutaj chyba najłatwiej by było zrobić twierdzenie sinusów. Można by zapisać w takim razie, robimy sobie twierdzenie sinusów tym razem, możemy sobie zapisać, że nasz sinus, że nasza dziesiątka przez sinus naszej bety, no to jest po prostu 2r, jakby nie patrzeć. No tak, bo przecież na tym okręgu również jest opisany cały taki, więc to stopień stopni może nawet się nam nie przyda, bo 2r to przecież wiemy, że to będzie. R jest 6, czyli to jest 12. Czyli z tego wynika, że nasz sinus bety, no to jest co? To będzie 10 12, czyli po prostu 5 6 mi tu wychodzi. No dobra, czyli mamy sinusa bety, tam jest stopień stopni i my teraz byśmy chcieli jakoś sinusa dorwać tego kąta, czyli tu jakaś gamma sobie zróbmy. No to teraz tak, jak byśmy tu mogli zrobić? Możemy napisać na pewno, że nasza gamma, to będzie dobra zabawa, tutaj na kątach już coś czuję. Wiemy, że gamma, dodać nasza beta, dodać nasze 105 stopni, musi dać nam 180 stopni. Czyli z tego by wynikało, że nasza gamma to jest nic innego jak 180 stopni. 180 minus 105 stopni minus beta. Czyli ogólnie tu wyjdzie 75 stopni minus beta. Takie cudo tu wyjdzie i my chcemy cały czas sinusa tego kąta, tak? Chcemy sinusa. Dobrze. No dobra, czyli tak, jakbyśmy to policzyli, czyli tak naprawdę nasz sinus gammy, tej, której szukamy, czyli tego kąta tutaj, to będzie sinus, innymi słowy, 75 stopni. Ha, minus beta, dobra, to będzie dobra zabawa, bo tu trzeba zrobić na sinus różnicy i tu jeszcze to 75 będzie upierdliwe, ale dobra, przerobimy, poradzimy sobie. Dobra, zmienimy już kolor, czyli tak, nasz sinus gammy to będzie tak. Sinus 75 minus beta, czyli sinus różnicy, to jest sinus pierwszego kąta, czyli 75 stopni razy kosinus bety minus kosinus naszych 75 stopni razy sinus bety. Okej, okay, sinus bety mamy tutaj, ale nie mamy kosinusa bety, no to kosinusa bety możemy doliczyć z jedynki, czyli my wiemy, że kosinus kwadrat naszej bety to jest 1 minus 25/36, no to tu będzie ile? 5 dodać 6... 11/36, czyli mi wychodzi kosinus bety i teraz czy beta musi być kątem ostrym? No musi być kątem ostrym, bo tutaj nawet według rysunku to wygląda, że no to ten kąt jest rozwarty już, no to te dwa pozostałe muszą być ostre, więc no nie ma tu problemu rzeczywiście. I kosinus bety to będzie pierwiastek z 11 przez 6. Dobra, to mamy tu, no i zostało nam sinus 75 i kosinus 75 stopni. Dobra, no to weźmy się za to. Jezus, rozbudowane to zadanie, no ale spoko, damy radę. No tak, sinus 75 stopni, no i tutaj trzeba patent zrobić, że to jest tak naprawdę rozbić to 70 albo z dodawania, albo z odejmowania dwóch takich kątów, których wartości trygonometryczne są nam znane. Czyli z sinusa 75 możemy zrobić, że to jest no 60 plus 15 średnio, ale to będzie 30 stopni plus 45 stopni. O, no i rozbijamy to ze wzoru na sinus sumy, czyli że to jest sinus 30 stopni razy kosinus 45 stopni i tam mamy dodać później kosinus 30 stopni razy sinus 45 stopni. Równa się, dobrze, sinus 30 to jest 1/2,
Cosinus to jest pierwiastek z 2 przez 2. Cosinus 30 stopni to jest pierwiastek z 3 na 2, a to jest pierwiastek z 2 na 2. Dobrze, czyli tu ogólnie jest wszystko czwartych. Tu mamy pierwiastek z 2 plus pierwiastek z 6. Dobrze, mamy sinusa 75 stopni. No to teraz jeszcze cosinus 70. I teraz albo tak samo na cosinus 3 z 1 to. Teraz ciężko powiedzieć, co lepiej, co gorzej. Ja bym to chyba też z tego zrobił, no bo tu znowu do kwadratu... To do kwadratu i pierwiastek z tego, to średnio, ja bym to zrobił tak samo, czyli cosinus 75 stopni możemy sobie rozbić, że to jest cosinus też 30 stopni plus 45 stopni. Tak byśmy sobie to zrobili, czyli to będzie cosinus sumy, czyli najpierw cosinusy, czyli to jest cosinus 30 stopni razy cosinus 45 stopni i tu mamy, we wzorze mamy cosinus od dodawania, to teraz jest minus. Minus sinus 30 stopni razy sinus 45 stopni. Równa się. Dobra, lecimy z tym dalej. No to cosinus 30 pierwiastek z 3 na 2 razy pierwiastek z 2 na 2 minus 1 druga razy pierwiastek z 2 przez 2. No to tu będą też wspólny mianownik 4, to tu będzie pierwiastek z 6 minus pierwiastek z 2 tym razem. Dobra, czyli mamy kosinusa, no to wstawiamy to teraz tutaj, do sinusa gammy. Czyli sinus naszej gammy to jest tak, sinus 75, czyli to jest tak, pierwiastek z 2 plus pierwiastek 6 przez 4. Długie zadanie się zapowiada, 2 dni tylko przed maturą, więc trzeba was jeszcze troszkę przytyrać. Dajcie znać w komentarzu, czy wam się podobają najtrudniejsze zadania na koniec. No nie chcę, żebyście w panikę wpadli, no mogą być prostsze, mogą być trudniejsze na tej maturze. Część jest prostsza, część jest trudniejsza niestety zazwyczaj, więc też tak się starałem troszkę ten poziom trudności jak na maturze zrobić, nie? Dobra, i razy cosinus bety, czyli razy tamto, czyli razy pierwiastek z 11 przez 6. Okej, okay, dobra, minus. Cosinus 75 to jest pierwiastek z 6 minus pierwiastek z 2 przez 4. I to mamy domnożyć przez sinus bety. Sinus bety wyszło 5 szóstych. To jakieś te pierwiastki z 11 mi się nie podoba. Jakieś takie brzydkie te liczby strasznie, no ale trudno. Dobra, jak to teraz tu powymnażać, żeby to miało ręce i nogi? No wspólny mianownik to będzie 24... To nie ma problemu. I teraz czy my to wymnażamy, czy my to nie wymnażamy? No dobra, no to co? Nie wiem, czy to wymnażamy, czy nie. Ja bym to jeszcze zostawił w spokoju. Czy ja bym tutaj zostawił to, że tu mamy w nawiasie pierwiastek z 2 plus pierwiastek z 6. No można by to wyciągnąć. Nie można tego wyciągnąć przed nawias, bo to jest coś innego. Razy pierwiastek z 11 i tu mamy minus, podobnie pierwiastek z 6 minus pierwiastek z 2 razy 5. No koszmarnie trochę, no ale trudno. W każdym razie no mamy tego sinusa uprawnionego kąta. Zostało nam policzenie pola tamtego trójkąta. Tak, czyli my tu chcemy teraz policzyć pole tego trójkąta, czyli tu powiedzieliśmy sobie, że to będzie tak, że to będzie 10 razy x razy sinus tego kąta gammy. Dobra, to ja już może tutaj to wrzucę, czyli nasze pole trójkąta tym razem to będzie ADB, to jest 1 druga razy x razy 10 i razy sinus tej naszej gammy cudownej. No dobra, trzeba to policzyć w takim razie. A tylko my jeszcze x-a ładnie nie mamy policzonego, tak? No nie mamy, bo tu x jakiś taki brzydki wyszedł w ogóle. O Jezus Maria, no dobra. Ojejajaja, dobra, wiemy, że x kwadrat to jest 36 przez 2 minus pierwiastek z 3. Trzeba zrobić z tym x-em porządek, bo tu będzie tragedia zaraz, żeby coś tutaj zrobić. Więc no, pomnożymy to sobie, pozbędziemy się tej niewymierności, czyli to będzie 2 dodać pierwiastek z 3 przez 2 dodać pierwiastek z 3, tak, do wzoru skróconego mnożenia. Czyli tutaj dostaniemy 36 razy 2 dodać pierwiastek z 3 przez, tu będzie 2 do kwadratu 4 minus 3, to będzie 1. Czyli tu mamy 36 razy 2 dodać pierwiastek z 3. Dobra. Czyli z tego wynika, że nasz x to będzie 6 pierwiastków z 2 dodać pierwiastek z 3. I wiecie co? Ja bym tutaj coś z tym zrobił jakoś. No trzeba by się pozbyć tutaj, no pierwiastek pod pierwiastkiem. No ja bym tutaj spróbował tu wykonać sztuczkę na wzór skróconego mnożenia. Tylko problem jest taki, że tutaj nawet nie ma dwójki przed. Dobra, moment. A ja bym chciał dwójkę, to może się cofniemy o kroczek. Zrobimy sobie inaczej, czyli tak, wiemy, że nasz x kwadrat to będzie, można by z tych 36 sobie zrobić tak, dziewiątkę sobie zostawia czwórkę z tej 36, wrzucę sobie pod, czwórkę czy dwójkę, nie, dwójkę by wystarczyło, czyli ja tu zostawię 18, czy nie wiecie pewnie o co mi chodzi, zaraz wam pokażę, będzie sztuczka,
18, a tutaj tą dwójkę wrzucę, jeżeli będzie 4, dodać 2 pierwiastki z 3. Dlaczego tak? Bo chcę to zwinąć, bo będzie 3 plus 1. Będzie dobrze. Da się wtedy coś z tym zrobić ciekawego, natomiast trochę przesadzili w tym zadaniu. No ale dobra, trudne zadanie sobie robimy. No w takim razie x to będzie tak. Pierwiastek z 18 to będą 3 pierwiastki z 2 razy pierwiastek z tego cudeńka. No i tutaj taki trik, że my byśmy chcieli, żeby to, co tutaj jest pod pierwiastkiem, to był wzór skróconego mnożenia na kwadrat chyba sumy. Czyli my byśmy sobie spojrzeli, że to wszystko, co tutaj jest, o, to jest jakieś a kwadrat, dodać 2ab, dodać b kwadrat. Tak byśmy chcieli na to spojrzeć. Dawno tego triku nie robiłem, powiem szczerze, na maturze rozszerzonej, ale no, gdzieś tam się może pojawić. No i tak bym obstawiał, że 2 pierwiastki z 3 to jest nasze 2ab, czyli że ogólnie nasz a razy b to jest pierwiastek z 3. Czyli moglibyśmy sobie założyć, że a jest pierwiastkiem z 3, a b by musiało być jedynką. Tylko wtedy trzeba sprawdzić, czy nasz a kwadrat, dodać b kwadrat, to da nam 4, no bo to musi wyjść 4, ale chyba będzie ok, bo zauważcie, że a kwadrat dodać b kwadrat to będzie 3 dodać 1, czyli to będzie 4. No trochę na zgaduj zgadulę to zadanie, znaczy nie wiem, wydaje mi się, że jakbyście zostawili pierwiastek pod pierwiastkiem, to chyba by przeszło, natomiast no spróbujmy to tak super ekstra elegancko zrobić. I co z tego wynika? Czyli z tego wynika, że ten nasz x to są 3 pierwiastki z 2 razy pierwiastek z pierwiastka z 3 dodać 1 do kwadratu, tak? To jest nasze a dodać b do kwadratu, nie? Po prostu, no bo to można tak zwinąć. A dzięki temu wiemy, że ten x to będą 3 pierwiastki z 2 i tutaj to wiemy, że to jest dodatnia liczba na pewno, nie ma problemu, więc modułu nie trzeba nawet robić. Czyli razy pierwiastek z 3 dodać 1. Czy to wymnażamy, czy nie? No ja bym to chyba już wymnożył, czyli tu będą 3 pierwiastki z 6 dodać 3 pierwiastki z 2. Takie cudo mi wyszło. No ewentualnie, bo tam jakieś pierwiastki z 6 były, to ja bym tu ewentualnie trójkę wyciągnął, czyli pierwiastek z 6 plus pierwiastek z 2. Dobra, wracamy do tego naszego cholernego pola, czyli tu wracamy. Czyli nasze pole to był trójkąt, to był ten trójkąt ADB, dobra. Czyli pole naszego trójkąta ADB, bo w sumie nie wpisałem, to będzie tak, 1/2 razy to cudeńko, czyli razy 3 razy pierwiastek z 6 dodać pierwiastek z 2, gdzieś z boku zostawię, bo się nie zmieszczę, razy 10 i razy sinus tej gamy, czyli razy to cudeńko, ta? O Jezus. A wiecie co? Nie podoba mi się to zadanie, już ta końcówka mi się nie podoba, no ogólnie na początku spoko, wszystko spoko w tym zadaniu, natomiast teraz to jest jakaś mordęga, żeby tutaj zrobić z tym jakiś sensowny porządek. Dobrze, żeby nie było. Co możemy tu skrócić? Możemy skrócić trójkę, tu będzie 8, tu będzie 1. Możemy skrócić ósemkę z dziesiątką, tu będzie 5, tu będzie 4. Czyli ogólnie, jeśli chodzi o współczynniki liczbowe, to mamy 5 ósmych. Mamy 5 ósmych. Okej. Okay. No i tutaj teraz mamy te jakieś dzikie, dziwne pierwiastki do powymnażania. No dobrze, to tak. To z tym, jak wymnożymy, to zrobimy tak. Bo tutaj jakieś wzorki skróconego mnożenia mi wyglądają. Czyli tu będzie tak. Pierwiastek z 6 dodać pierwiastek z 2 do kwadratu razy pierwiastek z 11. Okej, okay, to będzie minus teraz 5 razy pierwiastek z 6 dodać pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 6 minus pierwiastek z 2. O Jezus, dobra, coś takiego mamy, czyli 5 ósmych. I tu mamy wzór skróconego mnożenia, czyli mamy tak. No już 6 plus 2 to będzie 8, czyli tu będzie 8 plus pierwiastek plus 2 pierwiastki z 12, a z 12 to są 2 pierwiastki z 3. Dobra, razy pierwiastek z 11. Już tracę cierpliwość na to zadanie, minus 5. I tu będzie 6 minus 2. Dobra, czyli mamy 5 ósmych. I tu będzie tak, 8 pierwiastków z 11... Okej, okay. Tu będzie 4 pierwiastki z 33, czyli dodać 4 pierwiastki z 33 minus 5 razy 4, czyli minus 20. To tu by się chyba jeszcze dało czwórkę wyciągnąć przed nawias, czyli tak ogólnie, to jakbym tutaj to wszystko przez 4 podzielił, tu będzie 5, tu będzie 1, tu będzie 2, a tu się zrobi 2. Czyli ogólnie to pole to będzie 5 drugich, 2 pierwiastki z 11 plus pierwiastek z 33 minus 5. Dobra, więcej się z tym chyba nie zrobi, dodajemy pola trójkątów do siebie. Tak, bo tu mieliśmy pole tego trójkąta i teraz pole tego już policzyliśmy, trzeba to dodać będzie pole czworokąta ABCD w końcu. Tak, tylko ponieważ to DCB było brzydko, to już tutaj dokręćmy to, czyli trzeba to domnożyć przez 2, dodać pierwiastek z 3 i tu, dobra. O, to tu dostaniemy na górze 18 plus 9 pierwiastków z 3 przez 4 minus 3, a, no to przez 1, no to tyle, no to
no to to już tam bez mianownika. Dobrze, więc pole naszego czworokąta ABCD to jest pole trójkąta ADB dodać pole trójkąta DCB, czyli ogólnie, bo tutaj te pierwiastki to się w ogóle ze sobą nie powtarzają, czyli tak naprawdę 5 drugich, tutaj nie ma co tam się bawić, jakoś wydurniać, bo tutaj nic więcej nie wyciągniemy, czyli 2 pierwiastki z 11, dodać pierwiastek z 33, minus 5, no i dodać jeszcze 18, aha, bo te liczby by można było ze sobą, o mój Boże, dobra, dodać 9 pierwiastków z 3, no dobra, to już na deser, czyli mamy tak, 5 czwartych pierwiastka z 11 plus 5 drugich pierwiastka z 33 i to będzie 25 drugich to jest 12,5 na minusie, 12,5 na minusie, tak, stąd będzie 12,5 na minusie plus 18, 12,5 to będzie 5,5, czyli 11, czyli to będzie dodać 11 drugich, jak tak patrzę, dodać 9 pierwiastków z 3, dobra, więcej nie będę się z tym bawić, no można by to jeszcze na jakiś wspólny mianownik, wystarczy. No to zadanie było totalnie do przetyrania, natomiast no myślę, że jako trening trzymam kciuki, że takiego zadania na waszej maturze nie będzie. To jest zadanie z informatora. Wydaje mi się, że trochę przegieli, jeśli chodzi o rachunki i tak dalej. Natomiast no było całkiem ciekawe to zadanie. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie. Czy może dało się jakoś szybciej, ja czegoś nie zauważyłem. Natomiast no starałem się tutaj te przekształcenia arytmetyczne i algebraiczne robić w miarę szybko. Dajcie znać w komentarzu. Jeżeli nie chcecie takiego zadania na swojej maturze, to napiszcie w komentarzu. Łatwa planimetria, please. Może będzie prosta w tym roku, zobaczymy. Miłego dnia życzę, udanej nauki i do zobaczenia jutro o 20:30. A po co mi ta matma?